Wir wollen uns heute Nachmittag mit dem Thema beschäftigen: Kinder, Jugendliche und Verlobung. Dzisiaj po południu chcemy zajmować się tematem dzieci, młodzież i narzeczeństwo. Und wir lesen zu Beginn zu dem ersten Thema Kinder, Epheser 6, die ersten drei Verse. I w związku z pierwszym tematem przeczytamy z Efezjan 6 rozdziału pierwsze trzy wersety. Efezjan 6, pierwsze trzy wersety. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Und wir lesen aus Kolosser 3 noch den Vers 20 dazu. I jeszcze przeczytamy do tego z Kolosan 3 rozdziału, wiersz 20. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Für euch, die ihr Kinder seid, dla was, wy, którzy jesteście dziećmi, hat der Herr Jesus in seinem Wort diesen einen Auftrag. Dla was Pan Jezus ma w swoim słowie to jedno zlecenie. Gehorcht euren Eltern. Bądźcie posłuszni rodzicom waszym. Vielleicht ist das ein wenig enttäuschend für ein Kind oder auch einen jungen Menschen. Być może jest to troszeczkę zniechęcające dla dziecka czy dla młodego człowieka. Dieses eine Wort. To jedno słowo. Gehorchen. Mam być posłusznym. Wir alle sind einmal Kinder gewesen. My wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi. Wir alle wissen, wie schwer gehorchen fällt. I wszyscy wiemy, jak trudno nam jest być posłusznym. Wir wissen es nämlich deshalb, weil wir bis heute gehorchen. Wiemy to dlatego, bo aż po dzień dzisiejszy jesteśmy, czy mamy być posłuszni. Jedenfalls sollen. Czy przynajmniej mamy być posłuszni. Natürlich nicht mehr unseren Eltern, oczywiście już nie naszym rodzicom, aber dem Herrn Jesus, ale Panu Jezusowi, dem Wort Gottes, Słowu Bożemu, von dem wir gelesen haben, von dem wir gesungen haben. O którym śpiewaliśmy. Gehorchen. Być posłusznym. Was heißt das für dich? Co to oznacza dla ciebie? Das heißt für dich schlicht das zu tun, was deine Eltern dir sagen. To po prostu dla ciebie oznacza czynić to, co mówią tobie twoi rodzice. Warum? Dlaczego? Weil es richtig ist, was deine Eltern dir vorschreiben? Dlatego, że jest to słuszne czy prawidłowe, co twoi rodzice tobie nakazują? Das habe ich noch nicht gefunden in der Bibel. Nie, takiego czegoś jeszcze w Biblii nie znalazłem. Sollst du deinen Eltern gehorchen, weil sie geistlich sind? Czy masz być posłuszny twoim rodzicom dlatego, że są oni duchowi? Auch davon steht hier nichts. Także i o tym nic tutaj nie znajdujemy. Da steht nicht, gehorchet euren Eltern, wenn sie geistlich mit euch umgehen. Tu nie jest napisane, bądźcie posłuszni rodzicom swoim w Panu, jeśli duchowo się z wami obchodzić będą. Sondern gehorchet euren Eltern, weil sie Eltern sind. Ale bądźcie posłuszne im dlatego, że są waszymi rodzicami. Sie haben nicht Autorität durch ihr Leben, sondern dadurch, dass Gott ihnen Autorität gegeben hat. Nie posiadają oni autorytet dlatego, że przez swoje życie, tylko dlatego, że Bóg podarował im ten autorytet. Das heißt, du kannst beweisen, dass du den Herrn Jesus ehren möchtest. To znaczy, że możesz udowodnić, że pragniesz uczcić Pana Jezusa. Indem du deinen Eltern gehorsam bist, tym, że będziesz posłuszny twoim rodzicom. Unabhängig davon, wie sie sich verhalten. Niezależnie od tego, w jaki sposób będą się zachowywali. Unabhängig davon, ob das, was sie von dir fordern, im absoluten Sinn richtig ist. Niezależnie od tego, czy to, co oni wymagają, w sensie absolutnym jest, czy ogólnym jest słuszne, czy prawidłowe. Natürlich kann es im Extremfall vorkommen, dass deine Eltern etwas von dir verlangen, was direkt gegen Gott gerichtet ist. Oczywiście, że w przypadku ekstremalnym może być tak, że rodzice twoi wymagają od ciebie coś, co jest bezpośrednio przeciwko Słowu Bożemu. Nehmen wir das Beispiel, sie würden von dir verlangen, dass du Gott fluchst. Weźmy jako przykład to, na przykład, że rodzice twoi wymagaliby od ciebie, abyś bluźnił Bogu. Dann gilt das Wort, dass man Gott mehr gehorchen muss. Wtedy musimy zastosować to słowo, że należy się Bogu być bardziej posłusznym niż człowiekowi. Aber das gilt nur für solche Dinge, die direkt gegen Gottes Wort oder gegen Gott gerichtet sind. Lecz dotyczy to tylko spraw, które bezpośrednio odnoszą czy są przeciwko Słowu Bożemu. Als Kind wirst du nicht aufgefordert zu prüfen, ob das richtig ist, was deine Eltern dir sagen. Jako dziecko nie jesteś wzywany do tego, aby badać to, czy to, co rodzice tobie mówią, czy nie, czy jest to słuszne. Sondern deinen Eltern zu gehorchen, weil du ihr Kind bist. Lecz abyś był posłuszny rodzicom twoim, dlatego, że jesteś ich dzieckiem.
Aber letztlich macht dich das glücklich. Ale ostatecznie uczyni ciebie to szczęśliwym. Nicht, dass es nicht immer wieder Phasen gibt, wo du eigentlich gerne etwas anderes tun möchtest. Nie, żeby tak nie było, że są chwile, w których właściwie chciałbyś uczynić coś innego. Aber wenn Kindern Grenzen gesetzt werden, dann ist das zu ihrem Segen und letztlich fühlen sie sich darin wohl. Ale gdy dzieci otrzymują granice, to ostatecznie jest to dla nich błogosławieństwem i dlatego w tym właściwie czują się one też dobrze. Ein Kind, was alles tun kann, was es will. Dziecko, które może czynić wszystko, co chce, mag das eine Zeit lang genießen. Może przez jakiś pewien czas będzie się tym cieszyć. Aber dann will es mehr. Ale wtedy to dziecko zapragnie więcej. Und irgendwann wird es unglücklich. I po jakiejś chwili czy po jakimś czasie to dziecko stanie się nieszczęśliwe. Vor allen Dingen tut es sich schwer, den Herrn Jesus als Retter anzunehmen. A właściwie najgorsze jest to, że trudno jest takiemu dziecku przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela. Denn das zu tun ist nichts anderes als gehorsam. Gdyż właśnie to uczynić jest niczym innym jak właśnie posłuszeństwo. Denn Gott gebietet allen Menschen Buße zu tun. Dlatego gdyż Bóg nakazuje wszystkim ludziom, aby pokutowali. Apostelgeschichte 17, glaube ich. Myślę, że to jest w Dziejach 17 napisane. Gehorsam zu sein heißt also nicht, być posłusznym więc nie oznacza, deine Eltern zu fragen, warum du gehorsam sein sollst. Że masz zapytać się twoich rodziców, dlaczego ja mam być posłuszny. Wir kennen das alle von kleinen Kindern, so 2-3 Jahre alt. Znamy to wszyscy, jeśli chodzi o małe dzieci, które mają może 2-3 latka. Dann kommt diese Warum-Phase. To nadchodzi u nich ten czas pytania wciąż, dlaczego. Warum? Dlaczego? Nein, das ist nicht dein Recht zu fragen, warum. Nie, nie jest to twoim prawem pytać się dlaczego. Gehorsam beweist du, indem du das tust, auch wenn du das nicht verstehst. Posłuszeństwo udowodnisz tym, jeśli też będziesz posłuszny, nawet jeśli tego nie rozumiesz. Eine andere Seite ist, die uns als Eltern betrifft. A drugą stroną jest to, co dotyczy nas, rodziców. Dass nach einer gewissen Zeit wir unseren Kindern natürlich auch das ein oder andere erklären sollten. Że po jakimś pewnym czasie naszym dzieciom jedną czy niejedną sprawę też zaczniemy im tłumaczyć. Nicht immer. Nie zawsze. Und auch insbesondere nicht, wenn sie klein sind, weil sie es gar nicht richtig verstehen können. I szczególnie też nie, jeśli oni są jeszcze mali, dlatego że wcale wtedy nie są w stanie jeszcze tego zrozumieć. Aber wir sollten unseren Kindern manches erklären. Ale powinniśmy naszym dzieciom jedną rzecz też tłumaczyć. Denn unser, das habe ich gestern noch nicht gesagt, ein wichtiges Erziehungsziel ist doch. Bo przecież coś, co wczoraj jeszcze nie powiedziałem, ważnym celem wychowywania jest przecież, unsere Kinder zu einem selbstständigen Leben mit dem Herrn Jesus zu führen. Aby nasze dzieci zaprowadzić do samodzielnego życia też z Panem Jezusem. Meine Kinder müssen von mir unabhängig werden. To znaczy, moje dzieci muszą stać się ode mnie niezależne. Nicht in dem Sinne, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Nie w tym sensie, że nie chcą już mieć ze mną nic do czynienia. Sondern dass sie lernen von dem Herrn abhängig zu werden. Ale że się nauczą stać się zależnym od Pana. Kinder, die ich an mich binde, dzieci, które ja przywiązuję do siebie, werden sich früher oder später von mir losreißen. To prędzej czy później się oderwią ode mnie. Kinder, denen ich Vertrauen gegenüberbringe und zu einem Leben mit dem Herrn Jesus führe. Dzieci, którym daruję zaufanie i które ja mogę przyprowadzić do Pana Jezusa, one coraz bardziej czy coraz więcej będą starali się o to, aby do mnie powrócić. I teraz wracam do was, dzieci. Gehorsam heißt das zu tun, was deine Eltern dir sagen. Być posłusznym oznacza czynić to, co mówią tobie twoi rodzice. Wann? Kiedy? Sofort. Natychmiast. Du kannst als Kind nicht sagen, wenn dein Vater dir sagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Nie możesz jako dziecko powiedzieć w chwili, gdy ojciec tobie mówi, masz posprzątać pokój. Ja. Tak. Nachher. Potem. Jetzt will ich erst noch das tun. Ale najpierw chcę uczynić jeszcze to. Das ist kein Gehorsam. To nie jest posłuszeństwo. Gehorsam heißt gleich gehorsam zu sein. Posłuszeństwo oznacza być natychmiast posłusznym. Gehorsam heißt auch nicht, einen Teil dessen zu tun und den Rest auf später oder nie zu verschieben. Posłuszeństwo też nie oznacza, że mamy tylko wypełnić cząstkę tego, a dalszą część pozostawić na później. Wenn deine Mutter dir sagt, du mögest den Tisch abdecken, jeśli mama tobie powie, że byś posprzątała po stole, dann die Hälfte stehen zu lassen, das wäre kein Gehorsam. Jeśli byś zostawiła wtedy połowę na tym stole, to nie byłoby to posłuszeństwem. Oder nur das zu tun, was dir gut gefällt. Albo gdybyś uczyniła tylko to, co podoba się tobie. Gehorsam heißt auch gerne
gehorsam zu sein. Posłuszeństwo oznacza również, że chętnie chcemy być posłuszni. Nicht jede Aufgabe, die deine Eltern dir aufgeben, wird dir großartig vorkommen. Nie każde zadanie, które będzie może tobie zlecone, będzie wydawało się tobie czymś znaczącym. Aber gehorsam zu sein heißt, das gerne zu tun, weil deine Eltern das von dir möchten. Ale być posłusznym oznacza uczynić to chętnie dlatego, gdyż rodzice twoi sobie to życzą. Ich hoffe, dass wir als Eltern gehorsam auch von unseren Kindern einfordern. Mam nadzieję, że my jako rodzice też wymagamy posłuszeństwa od naszych dzieci. Gehorsam geht aber noch weiter. Lecz posłuszeństwo sięga jeszcze dalej. Gehorsam zu sein bedeutet nämlich nicht nur auf das zu hören, was deine Eltern dir konkret aufgeben. Posłuszeństwo oznacza nie tylko to, że słuchamy tylko konkretnie tego, co rodzice wypowiedzieli nam wobec nas. Ein Kind, das mit seinen Eltern lebt, lecz dziecko, które żyje ze swoimi rodzicami, weiß oft, was die Eltern wollen. Często wie, co rodzice pragną czy wymagają. Nicht, dass wir als Eltern uns eben wie Paschas unseren Kindern gegenüber benehmen. To oczywiście nie znaczy, że my jako rodzice mamy się zachowywać jako jakiś hrabia czy władca nad naszymi dziećmi. Aber es ist etwas Schönes für Eltern, wenn sie sehen, dass ihre Kinder wissen, was sie möchten, die Eltern, und das dann auch gleich von sich aus tun. Lecz jest to czymś pięknym, jeśli dzieci sami od siebie wiedzą, co rodzice sobie życzą i gdy oni to chętnie i natychmiast wykonują. Kinder wollen gerne, ihr wollt gerne von euren Eltern als früh, alt, groß angenommen werden. Wy, dzieci, już w wczesnym wieku pragniecie być uznanym przez waszych rodziców jako już dorośli czy już starsi. Kinder wollen gerne schnell erwachsen sein. Dzieci chętnie chcą być szybko już dorosłym. Das heißt, du möchtest gerne das Vertrauen deiner Eltern haben. To znaczy, właściwie pragniesz posiadać zaufanie twoich rodziców. Und Eltern wünschen, so hoffe ich, ihren Kindern das Vertrauen früh zu geben. A rodzice pragną, co najmniej tak mam nadzieję, aby to zaufanie też jak najprędzej mogli już dzielić ze swoimi dziećmi. Aber das Vertrauen musst du dir erwerben. Ale to zaufanie musisz sobie też nabyć. Wodurch? Poprzez co? Durch freudigen Gehorsam. Poprzez radosne posłuszeństwo. Du bist dafür verantwortlich, ein solches Vertrauen zu schaffen. I ty jesteś odpowiedzialny za to, abyś takie zaufanie do twojego dziecka stworzył. Wir Eltern sind das natürlich auch. Przepraszam, chodziło o dziecko i my rodzice oczywiście też mamy tą odpowiedzialność. Wisst ihr, was ihr als Kinder auch gut machen könnt? Wiecie, co jako dzieci również możecie uczynić? Eltern gegeneinander auszuspielen. Możecie doprowadzić do tego, że rodzice będą ze sobą rozdwojeni. Es gibt Dinge, da sind die Mütter weicher. Są rzeczy, czy przypadki, w których matki są słabsze. Es gibt andere Dinge, wo die Väter einen besonderen Faible für haben, da sind sie weicher. Albo są te przypadki, w których ojcowie mają może coś, co bardzo chętnie lubią i w takich przypadkach oni są może słabsi. Und ihr als Kinder, ihr spürt das instinktiv. I wy jako dzieci to instynktywnie już odczuwacie. Das nicht auszuspielen ist gehorsam. I aby nie wykorzystywać właśnie takiego czegoś, to znaczy posłuszeństwo. Wenn du ein Nein von deinem Vater gehört hast, dann nicht zur Mutter zu gehen und sie sozusagen herumzubringen, das ist gehorsam. Jeśli usłyszałeś nie ze strony twojego ojca, to jest to posłuszeństwem, jeśli nie pójdziesz do twojej matki i postarasz się ją, aby jeszcze ją przekonać. Dass wir als Eltern das gar nicht erst zulassen sollten, ist natürlich die andere Seite. A że my jako rodzice oczywiście wcale nie powinniśmy do takiego czegoś dopuścić, jest drugą sprawą. Vielleicht hast du Eltern, die nicht konsequent sind. Być może masz rodziców, którzy nie są konsekwentni. Du könntest das ausnutzen. Ty mógłbyś to wykorzystać. Aber wenn du gehorsam sein möchtest, dann tust du das nicht. Ale jeśli pragniesz być posłusznym, wtedy tego nie czynisz. Vielleicht hast du Eltern, die zwar noch nicht geschieden sind, aber die wie getrennte leben. Być może masz rodziców, którzy jeszcze nie są już po rozwodzie, ale którzy właściwie żyją jak już rozdwojeni. Wo sehr viel Streit zu Hause ist bei den Eltern. Gdzie wśród rodziców jest wiele kłótni. Das ist für dich kein leichter Weg. Das ist für dich nicht leicht. To dla ciebie nie jest proste. Aber dann trotzdem zu versuchen, deine Eltern zu ehren, das ehrt den Herrn Jesus. Ale starać się wtedy również uczcić twoich rodziców, czy być im posłusznym, to też czci Pana Jezusa. Vielleicht bist du sogar Kind
einer alleinerziehenden Mutter oder eines alleinerziehenden Vaters? Być może jesteś dzieckiem samowychowującej matki czy samego samowychowującego ojca. Da gibt es manchen Mangel. Istnieje w takich przypadkach nie jeden brak. Aber vergiss nicht, du hast einen Herrn im Himmel, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Wiesz, nie zapominaj, masz w niebie Pana, jeśli wierzysz w Pana Jezusa. Er wird dir helfen und wird dich segnen, wenn du ihn ehren möchtest. A on tobie pomoże i ciebie też będzie błogosławił, jeśli chcesz go uczcić. Wenn du gehorsam bist, dann wirst du glücklich sein. Jeśli będziesz posłuszny, będziesz również szczęśliwym. Das möchte ich dir gerne vorstellen. I to pragnę tobie przedstawić. Und es gibt dieses wunderbare Vorbild des Herrn Jesus. I istnieje ten cudowny przykład Pana Jezusa. Er wusste wirklich, wann seine Eltern etwas Falsches von ihm verlangt haben. On rzeczywiście wiedział, kiedy jego rodzice wymagali od niego coś niewłaściwego. Aber Lukas 2 sagt, dass er seinen Eltern untertan war. Lecz rozdział drugi Ewangelii Łukasza mówi, że był poddany czy uległy swoim rodzicom. Im Alten Testament gibt es ja auch Kinder, die uns vorgestellt werden. W Starym Testamencie są również przedstawione nam dzieci. Denk mal an dieses Mädchen, die bei Naaman war. Pomyślmy o tej dziewczynce, która była u Naamana. Die hatte gar keine Eltern mehr. Ona nie miała już żadnych rodziców. In fremdem Land. Była w obcej ziemi. Aber dann den Herrn Jesus zu ehren. Ale w takiej sytuacji uczcić Pana Jezusa. Durch einen Glauben, den man sonst nicht in Israel fand. Przez wiarę, którą właściwie w tym czasie nie znaleziono w Izraelu. Es gab in der Zeit nicht ein einziges Beispiel für jemanden, der von Aussatz geheilt worden ist. W tym czasie nie było ani jednego przykładu na to, że ktoś został oczyszczony od trądu. Miriam, das war viele hundert Jahre her. Miriam, to zaistniało kilkaset lat przedtem. Aber dieses junge Mädchen hatte den Glauben, dass ihr Chef, ihr Naaman, dass er geheilt werden konnte. Lecz ta dziewczynka miała tą wiarę, że jej szef, ten Syryjczyk, że będzie on uzdrowiony, ten Naaman będzie uzdrowiony przez proroka. Ich wünsche euch diesen Gehorsam und diesen Glauben. I życzę wam właśnie takiego posłuszeństwa i takiej wiary. Wann hört der Gehorsam auf? A kiedy kończy się posłuszeństwo? Wenn Kinder nicht mehr zu dem Haushalt ihrer Eltern gehören. W chwili, gdy dzieci nie należą już do domu czy do gospodarstwa swoich rodziców. Wenn sie wirklich erwachsen geworden sind. Jeśli rzeczywiście stali się dorośli. Was nie aufhören wird, co nigdy się nie skończy, ist, dass sie ihre Eltern ehren. Jest to, że mają czcić swoich rodziców. Das ist Epheser 6, Vers 2. I to znajdujemy w Efezjan 6, drugim wierszu. Wir als Eltern können nicht mehr gehorsam einfordern, wenn unsere Kinder erwachsen sind und insbesondere, wenn sie unser Haus verlassen haben. My jako rodzice nie możemy wymagać posłuszeństwa od naszych dzieci, jeśli są już dorośli, a szczególnie już, jeśli opuszczą nasz dom. Aber ehren gilt immer. Ale czcić rodziców to jest zawsze aktualne. Ich weiß nicht, was es für Redensarten in eurer Sprache gibt. Nie wiem, jakie są przysłowia w waszym języku. Im Deutschen sprechen Kinder öfter von den Alten, ihren Alten. W niemieckim dzieci często mówią o swoich rodzicach jako o starych. Das ist ein Beispiel, wie man seine Eltern nicht ehrt. To jest przykład, w jaki się nie czci swoich rodziców. Eins kann ich euch sagen. Jedno mogę wam powiedzieć. Das gilt für die meisten jedenfalls, denke ich. Dotyczy to większości przynajmniej, myślę. Als junger Mensch erkennt man die Erfahrung der Eltern nicht an. Jako młody człowiek nie uznaje się doświadczenia rodziców. Man meint, sie sind von einer anderen Generation und kennen die Herausforderungen der Zeit nicht. Bo uważa się, że oni należą do innej generacji i nie znają oni wymagań czy tym podobnym naszego czasu. Wenn du dann erwachsen wirst, vielleicht heiratest und Kinder bekommst. Ale gdy dorośniesz, stajesz się dorosłym, żenisz się czy wychodzisz za mąż i otrzymujesz dzieci. Dann merkst du, dass die Erfahrung deiner Eltern so verkehrt nicht ist. To wtedy zauważasz, że doświadczenie rodziców wcale aż takie błędne nie było. Und dann ist dir auf einmal doch wichtig, mit deiner Mutter, mit deinem Vater einen guten gemeinschaftlichen Kontakt zu haben. I nagle staje się to dla ciebie ważne, aby mieć dobry kontakt czy stosunek z twoją matką czy z twoim ojcem. Und oft ist es dann so, wenn man wirklich diesen Kontakt genießen möchte und sucht. I często jest tak, że jeśli się szuka takiego kontaktu i się nim też cieszy, dann sind die Eltern schon nicht mehr. To w takiej chwili właściwie by się chciało cieszyć, to rodziców wtedy już nie ma. Deshalb verpasst diese Zeit nicht, diesen Kontakt, diese Gemeinschaft mit deinen Eltern zu suchen. Dlatego nie strać sobie tego czasu, aby poszukać i utrzymywać taki kontakt, stosunek z twoimi rodzicami. Jest
nahezu immer sehr wertvoll. On prawie że zawsze jest bardzo cennym. Und auch zu deinem Nutzen. Jest także korzyścią dla ciebie. Wir müssen weitergehen zu jungen Menschen. Musimy przechodzić dalej do na temat młodych ludzi. Und wir lesen zuerst aus 1. Johannes 2. I przeczytamy jako pierwsze z pierwszego listu Jana z drugiego rozdziału. Die Verse 1. Johannes 2 Vers 14. Ich habe euch Jünglinge geschrieben bis Vers 17. Also nur diese zweite Hälfte. Ja, ja, genau. Bis Vers 17. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od wiersza 14 w połowie. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Es ist hier davon die Rede, dass Jünglinge stark sind. Jest mowa tutaj o tym, że ci młodzieńcy są mocni. Ich hoffe, uns allen ist klar, nicht stark körperlicher Art. Mam nadzieję, że nam wszystkim jest jasne, że nie chodzi tutaj o cielesną moc, sondern eine geistliche Kraft. Lecz chodzi tutaj o duchową siłę czy moc. Wodurch haben sie diese geistliche Kraft? Przez co oni posiadają tą duchową moc? Dadurch, dass das Wort Gottes in ihnen bleibt. Przez to, że słowo trwa w nich. Was czy mieszka das? W nich. Co to znaczy? Sie lesen das Wort Gottes? Czytają oni Słowo Boże? Sie kennen das Wort Gottes? Znają Słowo Boże? Nicht auswendig das ganze Wort natürlich. Nie na pamięć całe słowo oczywiście. Obwohl es nie verkehrt ist, das Wort Gottes auch auswendig zu kennen. Aczkolwiek nigdy to nie jest błędne, jeśli zna się Słowo Boże na pamięć. Aber sie sind zu Hause in diesem Wort Gottes? Ale oni się czują jak w domu, jeśli chodzi o to słowo. Und dann ist der dritte Schritt, das Wort Gottes ist in ihnen zu Hause. A trzecim krokiem, czy trzecią sprawą jest to, że das Wort Gottes ist in ihnen zu Hause. Że to słowo również u nich czuje się jak u siebie w domu. Wisst ihr, das bedeutet, wenn dann eine Frage, ein Problem aufkommt, wiecie, to oznacza, że jeśli pojawia się jakieś pytanie czy jakiś problem, dann müssen sie sich nicht hinsetzen und überlegen, wo soll ich denn jetzt mal im Wort Gottes nachsuchen, um eine Antwort auf das Wort Gottes auf diese Frage zu bekommen. To ci młodzieńcy nie muszą teraz usiadać i zastanawiać się i tutaj głęboko myśleć, gdzie ja tutaj znajdę odpowiedź na to w Słowie Bożym. Sondern sie sind geprägt durch das Wort Gottes, so dass ihnen klar ist in einem solchen Umstand, wie sie entscheiden müssen. Lecz są tak bardzo cechowani Słowem Bożym, że dla nich jest jasne, jak w danej sytuacji powinni zadecydować. Auch sie müssen weiter das Wort Gottes lesen. Również oni muszą dalej czytać Słowo Boże. Denn das kann man verlieren. Gdyż taką znajomość można utracić. Aber in diesem Moment sind sie durch das Wort Gottes geprägt. Lecz w danej chwili oni są cechowani Słowem Bożym. Mal ehrlich, tak, sind wir Jünglinge? Tak naprawdę zapytajmy się, czy jesteśmy młodzieńcami. Ich meine in diesem Sinn hier. Mam na myśli tutaj w tym sensie. Denn das ist ja auch klar, dass Jünglinge hier nicht so sehr eine Altersstufe meint, sondern eine geistliche Stufe. Gdyż też powinno być jasne, że słowo młodzieniec nie oznacza tutaj jakiś konkretny wiek, ale oznacza tutaj duchowy stopień rozwoju. Und doch benutzt Gottes Wort einen Ausdruck, der eben mit jungen Männern, jungen Leuten verbunden wird. Lecz jednak Słowo Boże używa tutaj słowo, które łączy się jakoś z młodym człowiekiem, z młodym mężczyzną. Liebe junge Freunde, drodzy młodzi przyjaciele, das Wort Gottes, das soll elementarer Bestandteil eures Lebens werden. Słowo Boże musi stać się elementarną częścią waszego życia. Wenn das nicht ist, a jeśli tak nie jest, dann wirst du den Herausforderungen, die hier genannt werden, nicht begegnen können. Wtedy nie będziesz w stanie sprostować czy zadośćuczynić tym wymaganiem tutaj. Und das gilt für uns alle. I to dotyczy nas wszystkich. Stark zu sein durch das Wort Gottes und dann dem Herrn Jesus folgen können. Być mocnym dzięki Słowu Bożemu i wtedy też być w stanie Jemu naśladować. Jemu być posłusznym. Denn es gibt große Gefahren. Dlatego, gdyż istnieją wielkie niebezpieczeństwa. Die Welt hat viel zu bieten. Świat ma wiele do zaoferowania. Wir sollten nicht denken, die Welt sei nicht attraktiv für einen Christen. Nie powinniśmy myśleć, że świat nie byłby jakoś atrakcyjnym dla chrześcijanina. Sie hat außerordentlich viel zu bieten. Świat ma w nadmiarę rzeczy do zaoferowania. Und wir alle,
Wir alle stehen in Gefahr, diese Attraktionen anzunehmen. I my wszyscy jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, aby przyjąć właśnie te atrakcje. Dass diese Welt unsere Zuneigungen bekommt. To, że właśnie świat otrzymałby nasze odczucia, naszą przychylność. Was ist in der Welt? A co znajduje się na świecie? Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Jest to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Das ist, sage ich, besonders für euch, ihr jungen Leute, die Gefahr. Ja mówię, zwracam się teraz do was młodych ludzi, to jest szczególnie dla was niebezpieczeństwem. Die Lust des Fleisches. Pożądliwość ciała. Das ist ja diese alte Natur in uns. Jest to ta stara natura w nas, die anspricht auf das, was die Welt zu bieten hat. Która reaguje na to, czy można otrzymuje resonancję na to, co świat oferuje. Das neue Leben will nichts in dieser Welt. To nowe życie w nas, ono nic nie pragnie w tym świecie. Aber meine alte Natur, lecz moja stara natura, die lässt sich da gut begießen. Ona chętnie daje się podlewać przez ten świat. Das mag für den einen tatsächlich im wahren Sinn des Wortes Alkohol zu sein. To dla jednej osoby może dosłownie oznaczać, że będzie ona uzależniona przez alkohol. Für den anderen ist das unmoral. Dla innego jest to czymś niemoralnym. Für den anderen sind das so Eigenschaften wie Neid, wie Eifersucht auf einen anderen. Dla kogoś innego może są to takie cechy jak zazdrość czy tym podobne w stosunku do innych. Welt ist nicht nur ein Ort. Świat to nie tylko miejscowość. Welt ist meine Gesinnung. Świat to jest moje usposobienie. Man kann hier stehen an diesem Pult und eine Gesinnung der Welt haben. Można stać tu na tym miejscu, a jednak mieć równocześnie usposobienie światowe. Weil man groß sein möchte vor anderen. Dlatego, że ktoś pragnie być wielkim przed innymi. Was ist das anders als Welt? A cóż to innego jak nie świat? Es gibt die Lust des Fleisches. Istnieje także pożądliwość ciała. Es gibt die Lust der Augen. Istnieje także pożądliwość oczu. Wo siehst du hin, wenn du durch diese Welt gehst? Dokąd spoglądasz, gdy chodzisz po tym świecie? Gerade für euch, ihr jungen Leute, właśnie dla was, młodych ludzi, die eben noch nicht verheiratet sind, którzy jeszcze nie jesteście mężem czy żoną, und in denen diese sexuelle Kraft eben keine Erfüllung findet. I wy, w których właśnie to ta seksualna pożądliwość jeszcze nie otrzymuje pokarmu czy zadośćuczynienia, zaspokojenia. Für euch ist das eine besondere Gefahr. Dla was jest to szczególnym niebezpieczeństwem. Aber auch für uns alle. Ale także dla nas wszystkich. Wo siehst du hin? Dokąd spoglądasz? Wen siehst du an? I na kogo patrzysz? Wo siehst du die Frauen dieser Welt an? Gdzie patrzysz na kobiety tego świata? Und dann gibt es den Hochmut des Lebens. Istnieje także pycha życia. Das ist eben, dass wir besser, größer, schöner, schneller sein wollen. To jest to, że pragniemy być lepszymi, większymi, szybszymi i piękniejszymi. Das gibt es übrigens auch im geistlichen Bereich. To także można znaleźć w sferze duchowej. Wir können uns besser fühlen als der Mitbruder oder Geistlicher. My może odczuwamy, czy uważamy siebie za bardziej duchową osobę niż nasz współbrat. Wir können uns geistlicher fühlen als ein anderes Zusammenkommen oder vielleicht als eine christliche Gemeinde. Być może bardziej duchowo odczuwamy siebie, czy uważamy siebie niż jakiś inny zbór, czy jakieś inne zgromadzenie. Wohl, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen in allem. Dobrze jest, jeśli my naśladujemy Pana Jezusa we wszystkim. Aber verbinde das nie mit Hochmut. Ale nigdy nie połącz tego z pychą. Diese Dinge sind nicht von dem Vater. Te rzeczy nie pochodzą od Ojca. Sie sind von der Welt. One są ze świata. Und diese Welt vergeht. Auch die Begierde in dieser Welt wird einmal verschwinden. A ten świat przemija, również pożądliwość tego świata w pewnej chwili ona zniknie. Da wird deine ganze Energie und deine ganze Zeit und deine ganze Gesinnung, die du damit abgegeben hast. Cała twoja energia, cały twój czas i całe twoje usposobienie, które przez to oddałeś, alles das wird nicht bestehen. Światowi, to wtedy to wszystko już nie pozostanie. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ich möchte in der Verbindung gerade für euch junge Menschen auf ein konkretes Thema in Römer 7 das damit verbinden. W związku z tym chciałbym wam, młodym ludziom,
coś przedstawić i połączyć to z czymś z listu do Rzymian. Römer 7 zeigt einen Menschen, der bekehrt ist. Rzymian, 7 rozdział, jest to rozdział, który przedstawia osobę nawróconą. Aber einen Menschen, einen Gläubigen, der in einem Kreislauf drinsteckt. Ale jest to osoba, która znajduje się w pewnym kole, w kręgu. Und zwar einem Kreislauf der Sünde. Mianowicie jest to kręg czy koło grzechu. Und in Vers 15 in der Mitte lesen wir, denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. I w wierszu 15 w połowie czytamy, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Das ist ein Mensch, der weiß, was das Gute ist. Jest to człowiek, który wie, co to jest dobre. Aber ihm fehlt die Kraft, von der wir gerade gesprochen haben, um dieses Gute zu tun. Ale brakuje mu właśnie ta moc, aby wykonywać to dobro, o czym żeśmy przed chwilą mówili. Und das, was nicht will, das tut er. A to, czego on nie chce, to wykonuje. Er hasst es geradezu. On dosłownie to nienawidzi. Und wenn es getan hat, ist tot unglücklich. A gdy to jednak uczynił, jest, jest śmiertelnie nieszczęśliwy. Aber er findet keine Kraft, es zu lassen. Lecz nie znajduje siły, aby to zatrzymać czy zakończyć. Das ist ein bekehrter Mensch. Jest to nawrócona osoba. Die Bekehrung finden wir in Römer 3. A nawrócenie znajdujemy w Rzymian 3 rozdziale. Aber oft ist es gerade bei uns, die wir Kinder gläubiger Eltern sind. Ale często jest w przypadku nas, którzy jesteśmy dziećmi wierzących rodziców. Wir bekehren uns mit wenigen Jahren, also in relativ jungem Alter. Być może nawracamy się, czy nawróciliśmy się w młodym wieku. Wir haben Freude in dem Herrn Jesus. Znajdujemy radość w Panu Jezusie. Und auf einmal kommen die alten Sünden nach einer gewissen Zeit wieder hervor. I nagle te stare grzechy po pewnym czasie one się znów pojawiają. Und wir kommen genau in die Situation, von der hier Römer 7 spricht. I wpadamy dokładnie w tą sytuację, o której mówi Rzymian 7. Wo dieser Mensch in Vers 24 spricht. Gdzie ten człowiek w wierszu 24 mówi: Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Man hasst sich und seinen Körper. Człowiek nienawidzi siebie i swoje ciało. Das ist vielleicht für den einen Jezorn. Dla pewnej osoby może jest tym problemem straszny gniew, czy rozburzanie się. Vor seiner Bekehrung war man so einer, der ständig aufgestampft hat und der jezornig gewesen ist. Przed nawróceniem może byłeś, czy ktoś był taką osobą, która wciąż się burzyła i się denerwowała. Dann hat man sich bekehrt und dann war das eine Zeit lang vorbei. A potem się nawróciliśmy i przez pewien czas to ustało. Und auf einmal kommt das wieder hoch. A nagle to znów się pojawia. Für den anderen ist das vielleicht Neid. Dla innej osoby być może jest to zazdrość. Du siehst deine Nachbarin, deine Mitgläubige. Widzisz twoją sąsiadkę czy twoją współwierzącą. Und du bist neidisch auf sie. I stajesz się zazdrosną w stosunku do niej. Zazdrosne na jej wygląd, auf das, was sie besitzt, na to, co ona posiada, vielleicht auf das, was sie erreicht, schulisch, beruflich, na to, co ona, jeśli chodzi o szkołę, czy jej zawód osiągnęła. Für uns kann das sein, dass wir sehen, dass einer intelligenter ist als wir. A dla nas może to być też to, że widzimy, iż ktoś jest być może bardziej inteligentnym niż my, dass ihm besser geht. Że tej osobie się lepiej powodzi niż mi. Vielleicht, dass er mehr versteht. Może też to, że ta osoba więcej rozumie. Bei jungen Frauen ist hat jetzt nichts mit einem Problem in der frühen Jugend zu tun vielleicht. Wśród kobiet nie jest to też koniecznie problemem tylko młodości. Es ist das Problem dieser Magersucht, Bulimie. Jest to też problem tak zwanej bulimii. Bo to jest choroba, którą człowiek ciągle je, a potem musi wymiotywać i Du weißt genau, du musst essen. Dokładnie wiesz, że ty musisz jeść. Aber aus bestimmten Gründen heraus tust du es nicht oder wenn du es gegessen hast, lässt du es gleich wieder herauskommen. Ale z pewnych powodów być może nie jesz, albo gdy coś zjadłeś, natychmiast znów wymiotujesz. Du weißt, dass es verkehrt ist, aber du kommst nicht davon los. I wiesz, że to jest błędne, ale nie potrafisz się z tego uwolnić. Bei jungen Männern, aber nicht nur bei ihnen. Wśród młodych mężczyzn, ale nie tylko wśród nich. Es ist das Problem der Selbstbefriedigung. Jest to często problemem samozadowalania siebie czy masturbacji.
Du weißt, dass es Sünde ist. Wiesz, że jest to grzechem. Ale du kannst nicht davon loskommen. Ale nie potrafisz się z tego uwolnić. Warum nicht? Dlaczego nie? Das siehst du hier in diesem Abschnitt von Vers 14 bis Vers 25. Widzisz to w tym fragmencie od wiersza 14 do 24. Ständig ist dieser junge Mensch mit einem beschäftigt. Ciągle ten młody człowiek zajmuje się jedną sprawą. Ich, meiner, mir, mich. Ja, moje i mnie, czy mi. Wenn ihr das mal zählt, immer wieder ich. Gdybyście to policzyli ciągle na nowo, ja. Erst in dem Moment, wo er fragt, wer wird mich retten. Dopiero w tej chwili, gdy on pyta, któż mnie wybawi. Wenn sein Blick weggeht von sich hin zu einem anderen, der ihn retten kann. Gdy jego spojrzenie jest zwrócone do kogoś innego, kto potrafi go wybawić. Kommt er von diesem Problem los. Dopiero wtedy uwalnia się od tego problemu. Erst wenn du lernst, dass du selber dein Problem nicht meistern kannst. Dopiero gdy się nauczysz, że sam nie jesteś w stanie sprostować tej sprawie. Und glaub mir, dein Problem, das ist nicht nur dein Problem, das haben ganz viele junge Menschen. I uwierz mi, ten twój problem to nie tylko jest twoim problemem, wielu młodych ludzi ma te problemy. Aber erst wenn du von dir wegschaust, wirst du eine Lösung finden. Ale dopiero gdy spojrzysz na od siebie na Pana Jezusa, dopiero wtedy znajdziesz rozwiązanie. Erst wenn du erkennst, dass der Herr Jesus gestorben ist. Dopiero gdy rozpoznasz, że Pan Jezus umarł. Das weißt du ja. Bo przecież to wiesz. Aber dass nicht nur gestorben ist am Kreuz. Ale że nie tylko on umarł na krzyżu. Sondern dass du mit ihm gestorben bist. Ale że ty razem z nim umarłeś tam. Und weil du mit ihm gestorben bist, ist dein alter Mensch tot, gestorben. I dlatego, że razem z nim tam umarłeś, to twój stary człowiek jest martwy, on nie żyje. Und das heißt, du musst gar nicht mehr sündigen. I to oznacza, że ty wcale nie musisz już grzeszyć. Du hast ein neues Leben geschenkt bekommen. Otrzymałeś w darze nowe życie. Das ist der Herr Jesus selbst. I jest tym darem sam Pan Jezus. Und er muss nicht nur nicht sündigen, er sündigt nicht. A Pan Jezus nie tylko nie musi grzeszyć, on nie grzeszy. Da ist der Geist Gottes. Jest również Duch Święty, czy Duch Boży. Und er kann dir die Kraft geben und er gibt dir die Kraft, nicht zu sündigen. On jest w stanie podarować tobie tą moc, abyś nie grzeszył i on ci ją da. Denk einmal in der Situation, wo eine solche Begierde kommt. Pomyśl o takiej sytuacji, gdy nadchodzi taka żądza, czy pożądliwość, czy lub ten problem. Dann denk daran, ich muss es nicht tun, weil der Herr Jesus mir die Kraft durch den Geist Gottes gibt. To pomyśl o tym, że nie muszę tego uczynić, dlatego że Pan Jezus daruje mi moc przez Ducha Świętego. Ich sage nicht, dass es nicht bestimmte Probleme gibt, wo man auch ärztliche Hilfe braucht. Nie mówię, że nie istnieją również pewne problemy, w których właściwie trzeba skorzystać z pomocy lekarskiej. Dazu gehört diese Magersucht. Do tego należy ta przedtem wspomniana choroba, bulimia. Oder wenn jemand unter Drogen geraten ist. Albo gdy ktoś na przykład wpadł w narkotyki. Aber die geistliche Lösung wirst du nur dann finden bei diesen Problemen, auch bei so einem Problem wie der Selbstbefriedigung. Ale duchowe rozwiązanie znajdziesz w takich problemach, także w masturbacji, tylko wtedy, wenn du in dem Moment erkennst, ich muss nicht sündigen und zu dem Herrn Jesus betest, dass er Kraft gibt. Jeśli rozpoznasz, że nie musisz w takiej sytuacji grzeszyć, jeśli będziesz się modlił do Niego, aby On darował Tobie ku temu moc. Das hängt mit einem Herzensentschluss zusammen. To zależne jest od decyzji Twojego serca. Und das hängt auch damit zusammen, zu wollen. I to również zależne jest od tego, byś to rzeczywiście chciał. Nicht zu können. Nie, żebyś tego... Sondern zu wollen, was der Herr Jesus möchte. Nie chodzi o to, że coś nie potrafisz, ale żebyś tego nie chciał, co Pan Jezus też nie chce. Du brauchst auch nicht jedes Mal, wenn ein Gedanke zu dir kommt über so etwas, das zu bekennen, denn damit beschäftigst du dich wieder mit dir selbst. Też w chwili, gdy na przykład nadchodzi taka myśl, pokusa, nie musisz tego Panu Jezusowi wyznawać, gdyż przez to zajmujesz się tą sprawą znów. Nicht der Gedanke ist Sünde. Nie ta pokusa, czy ta myśl, żeby to uczynić, jest grzechem. Sondern wenn du dich immer mehr damit auseinandersetzt. Lecz jeśli coraz bardziej będziesz się tym zajmował. Martin Luther hat einmal gesagt. Martin Luther kiedyś powiedział. Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel auf dein Kopf fliegt. Nie możesz zapobiec temu, żeby ptak latał nad twoją głową. Ale możesz zapobiec, aby on nie zbudował gniazda na twojej głowie. Nie możesz zapobiec czy przeszkodzić temu, żeby przechodziły tobie myśli. Człowiek jest bardzo skomplikowaną istotą. Aber du kannst verhindern, dass diese Gedanken genährt werden. Ale możesz zapobiec temu, że takie myśli będą karmione.
Ich wünsche euch, dass ihr diese Kraft in dem Herrn Jesus findet. I życzę wam, byście znaleźli taką moc w Panu Jezusie. Wenn ich aber einen Tag in dreckigem Wasser schwimme, lecz jeśli ja płynąłem pewien dzień, przez cały dzień w brudnej wodzie, dann werde ich abends nicht die Kraft haben, dieses dreckige Wasser sein zu lassen. To wieczorem nie będę miał siły na to, aby porzucić się, odrzucić tą brudną wodę. Trägheit und einfach Faulheit fördert Böses. Leniwość, ona żywi zło. Deshalb lasst euch auch da bewahren, indem ihr sinnvolle Beschäftigungen tagsüber tut. Dlatego dajcie się też zachować tym, że w ciągu dnia będziecie wykonywali potrzebne czy dobre rzeczy. Damit kommen wir zum Thema Verlobung. Tym przechodzimy do tematu narzeczeństwa. Wir lesen aus Matthäus 1, 2 Verse. Przeczytamy dwa wersety z Mateusza pierwszego rozdziału. Verse 18 und 19. Przeczytamy wiersze 18 i 19. Mateusza 1, 18, 19. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego, a Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Wir müssen zuerst bedenken, dass Verlobung in der Bibel etwas anderes ist, als was wir heute unter Verlobung kennen. Musimy jako pierwsze się nauczyć, że narzeczeństwo w Biblii jest czymś innym, co my dzisiaj znamy pod tym sformułowaniem czy słowem. Zu biblischen Zeiten bedeutete Verlobung, dass die beiden verheiratet waren, nur noch nicht zusammen wohnten. Za czasu Biblii narzeczeństwo oznaczało, że tych dwoje było już małżeństwem, ale że jeszcze razem ze sobą nie mieszkali. An und für sich gab es also gar keine Möglichkeit, eine Verlobung, wie wir das heute kennen, aufzulösen. Więc samo w sobie właściwie nie było już takiej możliwości, jak my to dzisiaj znamy, że ktoś anulował czy anuluje jakieś narzeczeństwo. Es war nicht nur ein Versprechen, to nie tylko było obietnicą daną komuś, sondern es war vertraglich geregelt. Lecz to było rzeczywiście uregulowane jakimś kontraktem. Deshalb wollte ja Josef auch heimlich hier weggehen. Dlatego też Józef chciał potajemnie ją opuścić. Nun hat sich dieser Brauch der Verlobung einfach geändert. Ten zwyczaj narzeczeństwa aż po dzień dzisiejszy on się zmienił. Dennoch wünschte ich, dass ihr als junge Menschen versteht, eine Verlobung ist nicht irgendwas. Jednak życzyłbym też, abyście wy, młodzi ludzie, zrozumieli, że narzeczeństwo nie jest tak czymś sobie. Ich vermute, dass das hier genauso ist, wie das jedenfalls bei uns damals war. Przypuszczam, że wśród was, czy w Polsce jest tak samo, jak to było kiedyś u nas. Dass man sich gegenseitig verspricht. Że nawzajem człowiek się tej drugiej osobie obiecuje. Euer Wort sei ja, ja. A wasze słowo nie będzie tak, tak. Ein Auseinandergehen von Verlobten ist also nicht irgendeine Nebensächlichkeit. Rozejście więc narzeczonych nie jest jakąś boczną sprawą. Und ich meine unbedingt, dass wir als Brüder am Ort da auch eine Verantwortung haben, wenn so etwas passiert. I uważam, że my jako bracia na miejscu mamy koniecznie też odpowiedzialność za tą sprawę, jeśli coś takiego się wydarzy. Mit einem solchen Paar uns zu unterhalten. Odpowiedzialność taką, byśmy się z taką parą z nimi też porozmawiali. Ich sage nicht, dass irgendeine Zuchtmaßnahme auszuüben wäre. Nie mówię, że trzeba zaraz, że trzeba wykonywać jakąś karność wobec nich. Aber es geht doch um das Zeugnis dieser beiden vor den Geschwistern und vor der Welt. Ale chodzi przecież o świadectwo tych dwoje przed wierzącymi i również przed światem. Ich möchte zweitens sagen, dass die Schrift außerhalb der Ehe und dieser Verlobung ein Zusammensein von einem Mann mit einer Frau nicht kennt. Chcę również wspomnieć, że Pismo poza małżeństwem, außerhalb der Ehe und Verlobung? Ja. Że poza małżeństwem i narzeczeństwem nie zna takiego rodzaju stosunku czy kontaktu. Also eine mehr oder weniger enge Freundschaft eines jungen Mannes mit einer jungen Frau kennt die Schrift nicht. To znaczy mniej czy więcej ścisłe przyjacielstwo pomiędzy mężczyzną a kobietą Słowo Boże takiego czegoś nie zna. Ich sehe immer mehr
unter Christen meine ich, dass sowas auch Einzug erhält. Ja, coraz częściej, coraz więcej wśród chrześcijan zauważam, że coś takiego się wkrada. Aber die Bibel hat man damit nicht auf seiner Seite. Ale Biblię tym nie ma się po swojej stronie. Schon als Verlobter hat man die Aufgabe. Już jako narzeczony ma się to zadanie. Fürsorge für seine verlobte Frau zu zeigen. Aby okazywać czy pokazywać troskę o swoją narzeczoną. Czy, ja. Józef wollte seine verlobte Frau Maria nicht bloßstellen. Józef nie chciał tutaj zniesławić swoją narzeczoną. Ich hoffe, dass wir das auch nicht tun. Myślę, że my też, mam nadzieję, że my też tego nie czynimy. Nun ist immer die Frage, den Weg zu sehen, zu finden, den der Herr für dich und mich vorgesehen hat im Blick auf Verlobung und Ehe. Oczywiście, że zawsze istnieje to pytanie, jak rozpoznać tę drogę w stosunku do narzeczeństwa, którą Pan chce ciebie czy mnie prowadzić. Erstens möchte ich davor warnen, das Bild zum Übernehmen sozusagen. Po pierwsze, chcę ostrzec przed tym, aby przejąć ten obraz. Der Herr hat in seinem Ratschluss genau einen Mann für eine Frau vorgesehen. Że w swoim zamyśle Bóg postanowił czy przewidział tylko jednego mężczyznę dla jednej kobiety. Und jetzt hast du die Verantwortung als Mann. I teraz ty jako mężczyzna masz tą odpowiedzialność. Diese eine Frau, aby tą jedną czy tę jedną kobietę, wie eine Stecknadel in dem Heuhaufen zu finden. Że znaleźć ją jak igłę wśród, jak? Jak wszyscy mówicie, to nie rozumiem tego. No, dobrze. Und wehe, wenn nicht, dann ist dein Leben verfuscht. A jeśli nie, to twoje życie jest zmarnowane. Nein, das ist nicht die Lehre der Schrift. Nie, takie coś nie jest nauką Pisma. Der Herr gibt uns Freiheit. Pan daruje nam wolność. Dennoch möchte der Herr uns führen in dieser Freiheit. A jednak Pan pragnie nas prowadzić w tej wolności. Das Wort Gottes ist wie zwei Leitplanken. To znaczy, Słowo Boże jest jak jakieś dwie bariery, które prowadzą, są równoległe do drogi. Und innerhalb dieser Leitplanken können wir uns als Christen bewegen. I pomiędzy tymi barierami jako chrześcijanie możemy się poruszać. Was sind diese Leitplanken? I co to są te bariery? Darf ich noch einmal das Bild von gestern benutzen? Czy mogę jeszcze raz posłużyć się obrazem wczorajszego dnia? Geist, Seele, Leib, Körper. Duch, dusza i ciało. Ihr müsst geistlich, geistig zusammenpassen. Wy musicie duchowo i duszewnie, no duszewnie to jest potem zielisz. Duchowo to znaczy w jednym sensie, że każdy człowiek ma ducha, ale również w sposób rzeczywiście Panu oddany duchowy, że musicie w tym dwuznacznym sensie pasować do siebie. Die Grundvoraussetzung in 1. Korinther 7 heißt das in einem Zusammenhang im Herrn. To istotna zasada to jest to, że w 1. Koryntian 7 napisane jest, że musi być odbyć się to w Panu. Ich hoffe für dich ist das keine Frage, dass dein Ehepartner gläubig sein soll. Mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie żadnym pytaniem, że twój współmałżonek ma być wierzącym. Ich habe nicht gesagt, gläubig werden soll, sondern gläubig sein soll. Ja nie powiedziałem, że on ma stać się wierzącym, tylko że on ma być wierzącym. Das heißt, du sollst ihn nicht zum Herrn Jesus führen? To nie znaczy, że ty masz zaprowadzić go do Pana Jezusa. Wohl uns, wenn wir Menschen zum Herrn Jesus führen. Dobrze, jeśli zaprowadzamy ludzi do Pana Jezusa. Aber nicht vermischt mit der Frage der Eheschließung. Ale nie mamy tego mieszać z pytaniem zawarcia małżeństwa. Denn es gibt zu viele Beispiele, wo das scheinbar der Fall war, aber nicht wirklich eine Bekehrung wurde. Gdyż istnieje zbyt wiele przykładów, że ktoś niby się nawrócił, a potem się okazało, że wcale tak nie było. Bis zur Eheschließung kamen sie und dann war alles vorbei. I oni dotarli aż do chwili zawarcia małżeństwa, a potem wszystko się zakończyło. Ein Gläubiger hat mit einem Ungläubigen nichts zu tun in dieser Welt. Wierzący nic nie ma do czynienia z niewierzącym na tym świecie. Ist das alles? Czy jest to wszystko? Heißt im Herrn zu heiraten, sich zu verbinden, nur dass der andere gläubig ist? Czy powiązać się z osobą w Panu, czy oznacza tylko to, że ta osoba jest wierząca? Heißt die geistliche Verbindung zu haben, nur dass der andere auch an den Herrn Jesus glaubt? Czy to duchowe, czy ten duchowy stosunek, czy to duchowe złączenie oznacza tylko to, że ta osoba jest wierząca w Pana Jezusa? Ich hoffe, du lebst entschieden für den Herrn Jesus. Mam nadzieję, że żyjesz zdecydowanie dla Pana Jezusa. Ich hoffe, du möchtest ihm in deinem Leben dienen. Mam nadzieję, że pragniesz mu służyć w twoim życiu. Ich hoffe, dein Familien- und Eheleben soll ausgerichtet sein an dem Herrn Jesus. Mam nadzieję, że twoje życie małżeńskie i rodzinne ma się być gruntowane czy ukierunkowane według Pana Jezusa.
Wie willst du das mit einem zusammen machen, der zwar gläubig ist, aber sonst nicht dem Herrn Jesus wirklich entschieden folgt? Jak chcesz uczynić to z osobą, która wprawdzie jest wierząca, ale tak poza tym to nie naśladuje Pana Jezusa w sposób zdecydowany? Wie ist die Frage des kirchlichen, des gemeinsamen Weges in diesem Zusammenhang? I jak należy tutaj rozumieć to pytanie tego, tej wspólnej drogi kościelnej w tym kontekście? Wie kann man zusammen im Herrn vorangehen, wenn sonntags und in der Woche der eine an diesen Ort geht und der andere an jenen? W jaki sposób można z osobą taką prowadzić wspólne życie, jeśli w niedzielę czy też w ciągu tygodnia ta jedna część małżeństwa idzie na to miejsce, a druga na inne? Wie willst du deine Kinder erziehen? Wohin sollen sie gehen? Die eine Hälfte zu dir und die andere an den anderen Ort? W jaki sposób chcesz wychowywać twoje dzieci? Czy jedna część ma chodzić na to miejsce, a druga na inne? Willst du dieses wichtige Thema, nicht das einzige, aber dieses wichtige Thema aus deinen Gesprächen ausklammern? Czy ten ważny temat, nie jedyny ważny, ale ten jednak ważny temat, chcesz go wykluczyć, wyeliminować z twoich rozmów? Glaube mir, wenn zwei sich verbinden aus verschiedenen Glaubensüberzeugungen, fast immer geht es nach unten. I uwierz mi, jeśli dwie osoby złączą się ze sobą z dwóch kierunków chrześcijańskich, to prawie zawsze ciągnie to w dół. Wir haben überhaupt keine Ursache, auf andere herabzublicken. Nie mamy żadnego powodu, aby spoglądać na innych z góry. Aber hast du eine Überzeugung über den Weg? Ale czy ty posiadasz przekonanie w stosunku do drogi? Dann ist sie wie eine Leitplanke auch für deine Ehewahl. To wtedy jest to także dla ciebie taką barierą dla wyboru małżeństwa, partnera. Es gibt auch geistige Voraussetzungen. Istnieją również duchowe warunki. Die können wir nicht pauschal angeben. Nie możemy je tak ogólnie tylko przedstawić. Manchmal ziehen sich ja Gegensätze an. Bo czasami przyciągają siebie przeciwieństwa. Und ein sehr kommunikativer Mensch braucht vielleicht einen, der nicht so viel redet. A ktoś, kto jest bardzo komunikatywnym, potrzebuje być może osobę, która bardziej milczy. Aber irgendwie heißt ja Kommunikation nicht immer nur reden, sondern auch von Mund zu Mund reden, das heißt zuhören. Ale komunikacja to nie tylko oznacza mówić, ale również, że mamy też słuchać. Und wenn immer nur einer redet in der Ehe, ist das vielleicht auch nicht wirklich erfüllend. Jeśli tylko jedna osoba w małżeństwie, ona wciąż mówi, to nie jest to jakoś wypełniające. Man will sich auch irgendwie über bestimmte Themen unterhalten. Bo przecież pragnie się też rozmawiać na pewne tematy. Und wenn der Mann sich nur für Autos interessiert und die Frau nur für Kleider, ist das vielleicht auch schwierig. A jeśli mężczyzna tylko interesuje się samochodami, a kobieta tylko sukniami czy spódnicami, to z pewnością też to nie jest dobre. Gut, wir wollen hoffen, dass wir uns wenigstens gemeinsam über Gottes Wort unterhalten wollen. Miejmy nadzieję, że przynajmniej potrafimy rozmawiać razem ze sobą o Słowie Bożym. Die seelische Seite? A duszewna strona? Fühlst du dich wirklich wohl in der Gegenwart des anderen? Czy rzeczywiście czujesz się dobrze w obecności drugiej osoby? Ist da eine menschlich gesprochen Sympathie da? Czy istnieje, mówiąc po ludzku, sympatia? Ist das ein froh, kann das ein frohes Zusammensein werden? Czy może stać się to, czy być szczęśliwym, czy radosnym byciem ze sobą? Das ist die Frage der Gefühle und der Emotionen vielleicht. Być może jest to właśnie pytanie uczuć i emocji. Und dann kommt eine dritte Seite. I dochodzi również i trzecia strona. Aber das ist nicht die erste. Ale ona nie jest pierwszą sprawą. Das ist die dritte. Ona jest trzecią. Ich sage nicht, sie ist unwichtig. Nie mówię, że ona jest nieważna. Aber ich sage, sie kommt nicht an der ersten Stelle. Ale mówię, że ona nie jest na pierwszym miejscu. Und das ist die körperliche Seite. Jest to strona cielesna. Natürlich ist zunächst mal, dass wir eine Frau und eine Frau einen Mann von außen sieht. Oczywiście, że jest tak, że mężczyzna jako pierwszy widzi kobietę od zewnątrz, czyli na odwrót też tak jest. Und wir dürfen einander auch äußerlich mögen, schön finden. I również siebie nawzajem możemy sobie też się podobać. Unbedingt. Koniecznie tak musi. Aber bitte nicht, dass das ausschlaggebende Kriterium ist für deine Wahl. Ale proszę, by to nie było decydującym kryterium na twój wybór. Das eigentlich Entscheidende ist die geistlich-geistige Seite. Bo właściwie decydującą sprawą to jest ta duchowa, w tym dwuznacznym sensie duchowa sprawa czy strona. Und wenn diese Kriterien nach der Schrift erfüllt sind, jeśli te kryteria są spełnione według Pisma, dann habe ich keinen Zweifel, dass der Herr dir jemanden zeigen wird, die in den Weg führen wird.
to nie wątpię w to, że Pan pokaże tobie osobę i sprowadzi ją tobie na drogę. Für den du beten kannst. Jest to osoba, za którą możesz się modlić. Und ich hoffe, wir fangen nicht erst an zu beten, wenn ein Mann gefragt hat, also ihr als Frauen, oder wenn diejenige Person auf einmal dann da steht, wo wir meinen, sie wäre die Richtige. I mam nadzieję, że nie zaczniemy modlić się dopiero wtedy, gdy już zostaliśmy zapytani, czy gdy ta osoba już przede mną stoi. Ihr dürft viel früher damit anfangen. Nie, o wiele wcześniej możecie z tym już rozpocząć. Versucht nicht, dass der Herr Jesus ja zu eurer Entscheidung sagt, sondern sagt ja zu seiner Entscheidung. Nie starajcie się o to, aby Pan Jezus powiedział tak do waszej decyzji, lecz aby wyście powiedzieli tak do jego decyzji. Um das herauszufinden auch, ob der Gegenüber wirklich die Interessen des Herrn hat. Aby wynaleźć to, czy rozpoznać, czy ta druga osoba rzeczywiście chce, czy pragnie żyć z Panem i dla Niego. Ist es durchaus gut, sich Zeit zu lassen? Z pewnością jest to dobre, aby zostawić sobie czas. Ich meine nicht Jahrzehnte, ne? Oczywiście mam na myśli, że nie ma to trwać kilkadziesiąt lat. Und es ist auch gut, sich einmal zu unterhalten intensiv. I jest to również dobre, jeśli się ze sobą intensywnie też porozmawia. Die Verlobung oder die Eheschließung ist nicht wie ein Geschenkpaket, was ich erst kennenlerne, wenn ich mich verlobt habe. Narzeczeństwo to nie jest tak jak jakimś podarunkiem czy prezentem, który nagle dopiero poznaję, gdy się z tą osobą zaręczyłem. Aber wir werden über die Jahre immer mehr und auch später immer weiter Neues kennenlernen. Ale w ciągu lat coraz więcej będziemy poznawali też o tej drugiej osoby. Wir dürfen Vertrauen haben zu dem Herrn Jesus, dass er uns auch da in dieser Wahl gut leitet. Er will das. Możemy ufać Panu Jezusowi, że On także w tym wyborze dobrze nami poprowadzi, bo On też tego pragnie. Und zum Schluss, i na zakończenie, wir am Ort haben auch eine Verantwortung für unsere jungen Leute. My jako bracia, czy my w ogóle wszyscy na pewnym miejscu zgromadzenia, mamy również odpowiedzialność za tych młodych ludzi. Einmal ihnen die biblischen Maßstäbe vorzustellen. Po pierwsze, przedstawić im te biblijne miary. Vielleicht auch das eine oder andere Mal zu warnen oder zu ermuntern. Być może też nie raz ostrzec, czy też i pocieszyć. Und wenn sich ein junges Paar verlobt hat, a jeśli jakaś młoda para się zaręczyła, dann empfehle ich sehr, dass sich ein, zwei Ehepaare, die das Vertrauen der jungen Menschen haben, to bardzo zalecam, aby jedno czy dwa małżeństwa, które posiadają zaufanie tej młodej pary, Zeit nehmen für diese jungen Verlobten. By takie małżeństwa zarezerwowali sobie czas dla tych narzeczonych. Um mit ihnen wichtige Punkte aus dem Eheleben einmal zu besprechen. Aby z nimi omówić ważne sprawy dotyczące życia małżeńskiego. Punkte, über die wir gestern Abend nachgedacht haben. Sprawy, nad którymi zastanawialiśmy się wczoraj wieczorem. Zum Beispiel, dass ein junger Mann weiß, dass seine Frau einfach anders ist als ein Mann und umgekehrt. Na przykład to, że młody mężczyzna po prostu wie, że jego żona, czy przyszła żona jest po prostu, czy zupełnie inna niż on sam. Zum Beispiel, dass man auch, was die finanziellen Bedürfnisse in der Ehe betrifft, dass man auch da eine Hilfe bekommt als junger Menschen. Was, wie man mit Finanzen umgeht. Meinst du die Frau? Frau und Mann. Okay. Ważne też jest, że jako młodzi ludzie oni są również w stanie i są zdolni, aby obchodzić się pieniędzmi. Wie man sich weise verhält in dem erweiterten Familienkreis. I że jest, że muszą też wiedzieć, w jaki sposób mądrze powinni się zachowywać w okręgu rodzinnym. Wie man sein Haus machen kann zu einem Haus für die Geschwister. W jaki sposób swój dom można uczynić domem dla współwierzących. Und es ist durchaus nicht verkehrt, jungen Menschen auch eine Hilfe im Blick auf die körperliche Seite zu geben. Z pewnością nie jest to błędne, jeśli młodym ludziom da się pomoc w stosunku do życia cielesnego. Und nicht zuletzt mit den Jungen auch zu beten. I oczywiście nie jako ostatnie z tymi młodymi ludźmi również się modlić. Manchmal ist es auch eine Hilfe, dass die jungen Leute erklären, warum der, wie sie erkannt haben, dass der Herr sie dazu geführt hat, das Ja zueinander zu sagen. Czasami jest to też pomocą dla tych ludzi, gdy oni po prostu potrafią przedstawić czy wytłumaczyć, w jaki sposób Pan ich sprowadził do siebie. Das bewahrt einen vielleicht aus rein körperlichen Überlegungen heraus, eine solche Wahl zu schließen. Być może będzie to rzeczą, która będzie w stanie zapobiec temu, aby właśnie uczynić związek na podstawie tych tylko cielesnych rzeczy. Der Jesus möchte uns segnen.
Pan Jezus pragnie nas błogosławić. Euch Kinder. I także was dzieci. Euch junge Leute. Was młodych ludzi. Und auch wenn das Thema der Verlobung vor euch steht, als Menschen, die sich verloben wollen und dann auch verloben. I także was młodych ludzi jako tacy, którzy chcą się zaręczyć i potem też się zaręczają.